Wyobraźcie sobie obóz letni dla młodych umysłów, tętniący energią i idealizmem. To właśnie Campus Polska, coroczne wydarzenie w Polsce, gdzie setki młodych ludzi z pasją zagłębiają się w świat polityki i spraw społecznych. To miejsce, gdzie spotykają się przyszli liderzy, chętni do debatowania, nauki i kształtowania przyszłości swojego kraju. Campus Polska to pomysł Platformy Obywatelskiej, głównej partii opozycyjnej w Polsce. Ma być platformą otwartego dialogu, krytycznego myślenia i zaangażowania w demokrację. To jak intensywny kurs obowiązków obywatelskich z dawką zabawy i koleżeństwa. Uczestnicy biorą udział w warsztatach, słuchają wykładów wybitnych postaci i angażują się w ożywione debaty na różne tematy. To tygiel idei, w którym młodzi ludzie z różnych środowisk spotykają się, aby dzielić się swoimi poglądami i kwestionować swoje przekonania. Atmosfera na Campusie Polska jest elektryzująca, napędzana pasją i energią jego młodych uczestników. W powietrzu unosi się nadzieja i optymizm, wiara, że ci młodzi ludzie mogą coś zmienić w swoim kraju. Jednak w tym roku ten optymizm został zachwiany przez nieoczekiwane kontrowersje, które wybuchły na parkiecie. Wyobraźcie to sobie, cicha dyskoteka, słuchawki na uszach, wszyscy zatraceni w muzyce, młodzi ludzie tańczący w rytm swoich ulubionych utworów, każdy w swoim własnym świecie. Ale na Campusie Polska ciszę przerwał okrzyk. Okrzyk tak głośny, tak wulgarny, że niósł się daleko poza parkiet. To był moment, który zmienił wszystko. Film z tego incydentu stał się wiralem, zmieniając noc beztroskiej zabawy w polityczną burzę. Wideo rozprzestrzeniało się jak pożar, docierając do tysięcy ludzi w mgnieniu oka. Widać na nim grupę młodych ludzi, w słuchawkach na uszach, skandujących obraźliwe hasła pod adresem partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość, czyli PiS. Ich twarze pełne były determinacji i gniewu. Tekst, ordynarny i przepełniony wulgaryzmami, był wymierzony w liderów i politykę partii. Słowa, które padły, były szokujące i nie do przyjęcia dla wielu. To, co zaczęło się jako prywatny wyraz sprzeciwu w obrębie cichej dyskoteki, szybko przerodziło się w prawdziwy koszmar PR-owski dla Campusu Polska. Organizatorzy byli zaskoczeni i nie wiedzieli, jak zareagować. Film rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych lotem błyskawicy, wywołując oburzenie i potępienie w niektórych kręgach, a także gorące dyskusje na temat granic wolności słowa. Podczas gdy inni bronili prawa młodych ludzi do wyrażania swoich poglądów politycznych, jakkolwiek ordynarnych by one nie były. Młodzież argumentowała, że mają prawo do wyrażania swojego zdania, nawet jeśli jest ono kontrowersyjne. Incydent ten natychmiast stał się iskrą zapalną, wywołując zażartą debatę na temat granic wolności słowa, roli młodzieży w polityce i samej natury Campusu Polska. Dyskusje te były intensywne i pełne emocji. Kontrowersje te zepchnęły Campus Polska w centrum medialnej burzy, a incydent na cichej dyskotece zdominował nagłówki gazet i programów telewizyjnych. Media nie mogły przestać o tym mówić. Wydarzenie, niegdyś chwalone za pozytywny wkład w angażowanie młodzieży, było teraz przedstawiane przez niektórych jako wylęgarnia nietolerancji i braku szacunku. Campus Polska znalazł się w ogniu krytyki, a jego reputacja została poważnie nadszarpnięta. W miarę jak kontrowersje narastały, wszystkie oczy zwróciły się na organizatorów Campusu Polska i ich politycznych sojuszników. Wydarzenie, które miało na celu angażowanie młodych ludzi w politykę, nagle znalazło się w centrum uwagi z powodu nieprzyjemnych incydentów. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i prominentna postać Platformy Obywatelskiej, znalazł się w niewdzięcznej sytuacji, w której musiał bronić wydarzenia, które firmował. Jego zadaniem było nie tylko wyjaśnienie sytuacji, ale także ochrona reputacji Campusu Polska. Jego reakcja była szybka i wyważona, przyznał, że okrzyki miały obraźliwy charakter, ale podkreślił też szerszy kontekst Campusu Polska.
Trzaskowski starał się zrównoważyć krytykę z uznaniem dla pozytywnych aspektów wydarzenia. Kampus Polska to dialog, to angażowanie młodych ludzi w demokrację, zapewniał Trzaskowski. Podkreślił, że takie incydenty nie mogą przysłaniać głównego celu wydarzenia, jakim jest edukacja i aktywizacja młodzieży. Ten incydent, choć godny ubolewania, nie powinien przysłaniać pozytywnej pracy, jaka jest tu wykonywana. Trzaskowski zaznaczył, że Kampus Polska to miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą się uczyć i rozwijać swoje umiejętności. Podkreślił, że działania kilku osób nie reprezentują wartości ani ducha całego wydarzenia. Trzaskowski apelował o zrozumienie i wsparcie dla młodzieży, która uczestniczy w Kampusie Polska. Sławomir Nitras, polityk Platformy Obywatelskiej i minister sportu, powtórzył te słowa. Nitras również podkreślił, że incydent nie powinien definiować całego wydarzenia. Przyznał, że język użyty w filmie był niedopuszczalny, ale wezwał opinię publiczną, aby nie wyciągała pochopnych wniosków na temat całego wydarzenia na podstawie jednego incydentu. Nitras starał się uspokoić sytuację, podkreślając znaczenie dialogu. Kampus Polska to miejsce, w którym młodzi ludzie mogą znaleźć swój głos, podkreślił Nitras. A czasami ten głos może być surowy i niefiltrowany. Nitras zaznaczył, że takie sytuacje są częścią procesu uczenia się i rozwoju. Zarówno Trzaskowski, jak i Nitras musieli balansować na cienkiej linie, próbując potępić obraźliwe zachowanie, a jednocześnie nie zrazić do siebie młodych ludzi, do których Kampus Polska starał się dotrzeć. Było to wyzwanie, które wymagało delikatności i zrozumienia. Było to delikatne zadanie, które uwidoczniło wyzwania związane z pielęgnowaniem otwartego dialogu w spolaryzowanym politycznie środowisku. Trzaskowski i Nitras pokazali, że nawet w trudnych sytuacjach można znaleźć sposób na konstruktywną rozmowę. Partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość, czyli PiS, nigdy nie przegapi okazji do skrytykowania swoich politycznych przeciwników, wykorzystała incydent na Kampusie Polska i poszła za ciosem. Liderzy partii i media prorządowe rozpoczęły falę potępienia, malując obraz wydarzenia jako siedliska nastrojów antyrządowych i symptomu tego, co uważają za szerszy upadek moralny polskiej młodzieży. Jarosław Kaczyński, potężny lider PiS, nazwał incydent skandalicznym i oskarżył Platformę Obywatelską o pielęgnowanie kultury nienawiści i braku szacunku. To jest prawdziwe oblicze opozycji, grzmiał Kaczyński, partii, która toleruje, a nawet zachęca do takich zachowań. Premier Mateusz Morawiecki przyłączył się do chóru potępienia, nazywając incydent hańbą i żądając przeprosin od organizatorów Kampusu Polska. Oskarżył Platformę Obywatelską o wykorzystywanie tego wydarzenia do indoktrynacji młodzieży swoją radykalną ideologią. Media związane z PiS-em nagłaśniały te komunikaty, przedstawiając incydent na cichej dyskotece jako dowód na rzekome lekceważenie przez Platformę Obywatelską polskich wartości i tradycji. Komentatorzy w telewizji publicznej oskarżali opozycję o podżeganie do nienawiści i podziałów, wykorzystując ten incydent do realizacji własnych celów politycznych. W miarę jak ofensywa PiS nabierała tempa, obrońcy Kampusu Polska ruszyli do obrony, mobilizując swoje siły i zasoby. Przekonują, że incydent, choć godny ubolewania, został wyolbrzymiony przez partię rządzącą dla celów politycznych, co miało na celu zdyskredytowanie całego ruchu. Wskazują na długą historię wydarzenia, promującego zaangażowanie obywatelskie i sprzyjanie konstruktywnemu dialogowi jako dowód na to, że incydent na cichej dyskotece był odosobnionym przypadkiem, który nie odzwierciedla prawdziwego ducha Kampusu Polska. Organizatorzy Kampusu Polska wydali oświadczenie, w którym potępili obraźliwy język użyty w filmie, a jednocześnie bronili ogólnej misji wydarzenia, podkreślając jego znaczenie dla młodzieży. Kampus Polska to platforma dialogu, a nie mowy nienawiści. Czytamy w oświadczeniu. Naszym celem jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia.
Wierzymy w siłę młodych ludzi do angażowania się w pełną szacunku debatę, nawet w obliczu trudnych i kontrowersyjnych tematów. To właśnie różnorodność opinii czyni nasze wydarzenie wyjątkowym. Sympatycy wydarzenia wyrazili swoje poparcie w mediach społecznościowych, używając hashtagu i siostrego Stand with Campus Polska, aby przeciwdziałać negatywnej narracji forsowanej przez PiS i pokazując swoje wsparcie dla wartości, które Campus Polska reprezentuje. Dzielili się swoimi pozytywnymi doświadczeniami z Campusu Polska, podkreślając rolę wydarzenia w promowaniu krytycznego myślenia i zaangażowania obywatelskiego, a także w budowaniu społeczności opartej na zaufaniu i współpracy. Obrona Campusu Polska skupiała się na argumencie, że incydent, choć niefortunny, nie definiuje wydarzenia ani jego uczestników, którzy w przeważającej większości są zaangażowani i pełni pasji. Utrzymywali, że zdecydowana większość młodych ludzi, którzy biorą udział w Campusie Polska, robi to z prawdziwą chęcią nauki.